Cześć, siemanko, guten morgen. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników i pogratulować tym, którzy dojechali, tym, którzy też nie dojechali, że chcieli, a nie mogli. A chodzi o wyścig Piękny Wschód, czyli lubelską Vueltę, która odbyła się 30 kwietnia 2022 roku. Zapraszam na kilka słów po wyścigu, o wyścigu. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie i na Facebooku, wiedzą, że medal, który dostałem na koniec wyścigu za pokonanie tego dystansu, dedykowałem wszystkim tym, którzy zmagają się z nieszczęsną chorobą, jaką jest zespół jelita drażliwego, w skrócie IBS po angielsku, ale wrzucę wam krótkie podziękowanie z dedykacją. Mogę wyjąć, pochwalić się, założyć. Uwaga, zakładam. Siedź. Cóż mogę powiedzieć o tym medalu? Ten medal jest dedykowany dla wszystkich jelitkowców. Jest to takie zwieńczenie mojej pasji. Jest to pierwszy medal, taki, no pierwszy, tak? Dlaczego dedykacja dla jelitkowców? Bo wiem, jak jest ciężko tym ludziom. Wiem, jak się zamykają w domu przez to. No ja na przykład się nauczyłem z tym żyć i po prostu z trudem, ale wiąże to z moją pasją jakoś. I po prostu pierwszy medal jest właśnie dedykowany wam, jelitkowcom, IBS-owcom, żebyście się nie poddawali i spełniali swoje marzenia, bo naprawdę warto. Trochę jestem na siebie zawiedziony, bo chciałem zrobić fajną relację, taką wiecie, no super YouTube'ową i w ogóle, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Niestety trochę stres mnie zeżarł. Wyszło jak wyszło. Co mi się udało nagrać, to oczywiście wam tutaj będę wstawiał, bo kilka jakichś tam zdań z wyścigu w trakcie padło. Myślę, że będzie was interesować, jak mi poszło. Jak na gościa, który nie może jeść, na gościa, który nie je śniadań przed rowerem, a uczy się i mu to nie wychodzi. Na gościa, który w trakcie całego tego wyścigu zjadł. Zaraz wam pokażę co. Chwila. Są to drożdżóweczki, które jak do tej pory wchodzą mi bezboleśnie. I takich drożdżówek przez 277 km zjadłem aż, uwaga, 4 sztuki. Do tego muszę wam doliczyć, że zjadłem pół Twixa i to byłoby na tyle. Pite było jakieś 3 litry wody w sumie, no ale do rzeczy, który byłem. W ogólnej klasyfikacji jest uplasowałem się na 47 miejscu, bodajże na 102 uczestników. 47 miejsce. Wynik to brutto 11 godzin 50 minut, jak dobrze pamiętam, na dyplomie zaraz zobaczycie. No i czas netto, czyli samej jazdy, wyszedł chyba 10:40. Średnia, jaka mi wyszła, to jakieś 25 chyba i 9. Co na gościa, jeszcze raz podkreślę, który nie może jeść, chyba nie jest najgorzej. Relacja dlatego jest właśnie słaba, że nie spodziewałem się, że będzie towarzyszyła mi aż taka adrenalina.
ale nie przed samym wyścigiem, bo przed wyścigiem to był bardziej taki stres, jak będzie z brzuchem i w ogóle. Bardziej później się okazało, jak wystartowałem, jechała nas piątka, startowałem w kategorii solo. Tym bardziej jestem zadowolony z tego wyniku, że w klasyfikacji ogólnej, czyli za ludźmi, którzy jechali w open i za dziesiątką uczestników, którzy jechali chyba kategoria TT, to się nazywało, czyli dwie grupy po 5 osób, gdzie jestem zadowolony, że wtedy mógłbym się uplasować nawet na 37 pozycji. Tym bardziej jestem z tego zadowolony. Cześć, siemanko, guten morgen. Worą koleżyna melduje się z pierwszego pit stopu u Sołtysa. Mamy już 70 km za sobą. A dokładnie 76 km. Zapomniałem okularów. Mam super okulary samochodowe. No i jest gitara. Zatankowany bidon i możemy lecieć dalej. Wracając do wspomnianej adrenaliny, mam tu na myśli to, że sam jakiś czas temu nagrałem poradnik, jak u mnie wyglądają długie dystanse i jak, powiedzmy, mógłbym wam pomóc w tym, żeby takie wyniki kręcić i jak sobie poradzić ze zdrowym czy chorym brzuchem. I okazuje się, że jak się rusza już z tego startu, halo, jak się rusza już z tego startu, wszystko się zaczyna. Najlepsze jest to, że, powiedzmy, dałem wam te porady, jak sobie poradzić z tymi długimi dystansami. A sam, jak się później z siebie śmiałem i później nie dowierzałem, chyba wszystkie nagiąłem. Po pierwsze, normalnie byłoby co 50 minut jakiś przystanek, albo chociaż w ogóle wstanie z siodełka, żeby napędzić trochę krwi do pośladków i części, które gniotą się na siodełku. Nie było tego. Jedyne przystanki to były te, które były na tych punktach kontrolnych, a były trzy. Kolejną sprawą, w ogóle nie trzymałem się tętna. W planie było trzymanie się do 130, nawet mam ustawiony alert, że pipa mi i mówi, że za szybko serducho bije i zwolni. Najlepsze było to, że na pierwszym pit stopie miałem tętno średnie chyba 161 po 70 chyba tam 8 km i już wiedziałem, że nie dojadę. Mówię, no Boże, Panie, no kurde, Woron, przecież nie dojedziesz na takim tętnie, to zaraz będzie zgon. Dojeżdżam do drugiego pit stopu, 141 km chyba. Dobra, dojechaliśmy do Wojsławic, do ośrodka kultury. Mamy drugi pit stop. 140 km. Jest dobrze. Trochę przegiąłem z tętnem. Średnie tętno mam 157, ale powiem wam, że jednak adrenalina wyścigowa robi swoje. No i mam trochę pasażera na gapę, bo jednej z uczestniczek niestety wachu się spłochał i mimo, że jedziemy solo i jedziemy open, także musimy sobie jakoś dawać radę. Została jeszcze połowa, ciśniemy dalej. I tętno jakoś tak niekoniecznie się zmniejsza. I powiem wam, że
największa motywacja i wzrost adrenaliny był wtedy, kiedy wiesz, że ruszasz w kategorii solo z ostatniego miejsca w ostatniej grupie, czyli ja wyjeżdżałem o 7.40, pierwsza grupa chyba 6.30, czyli pierwsi byli godzinę przed tobą i nagle okazuje się, że ty ich wyprzedzasz. Nie możesz jeść, jesteś słaby, a wyprzedzasz teoretycznie lepszych od siebie. I wtedy bardzo mnie to napędzało. Po 200 km, bo chyba wtedy był ostatni pit stop, miałem bombę taką, kurczę, może nie taką, że nie dałbym rady jechać dalej, tylko po prostu wiedziałem już, że nie będę mógł nic zjeść. Jedynie trochę wchodziło wody. Zrobiłem sobie ryzykownie izotonik i no i pocisnąłem do końca. Bardzo fajne, pozytywne, miłe uczucie jest to, że napędzamy się tym, no tą rywalizacją, tak? Że mimo to, że wiemy, że to jest tylko zabawa, bo nie ma za to żadnych nagród, nie ma z tego jakichś tam nie wiadomo jakich korzyści, czy materialnych, czy jakichś innych. I to jest właśnie piękne, że robimy to z pasji do tego sportu. Jestem mega, mega, mega zadowolony, dumny z tego, że zdecydowałem się wystartować. Teraz opowiemy sobie trochę śmiesznych historii. Bodajże to było w czwartek, w sobotę był wyścig. No i siedzę sobie u cichego i cichy tak patrzy, czy kogoś zna z listy 250. No i mówi tak, jak to najlepszy motywator długich dystansów, musisz być szósty od końca. Ja mówię, no dobra, no ale czemu nie przedostatni, czemu nie przedostatni? Bo mówi, bo jedzie pięć kobiet. Także taka historia, udało się wyprzedzić trochę mężczyzn, no kobiet chyba nie wszystkich, ale i tak jestem zadowolony. A wracając do kobiet, tutaj pragnę pozdrowić Małgorzatę, która mniej więcej na 50 km, która mniej więcej na 50 km też jadąc solo straciła mapy. Wachu się spłochał i straciła mapy. I myślę, że to, że że ten fakt trochę przyczynił się do tego, że ta motywacja była jeszcze większa. Wiadomo, musieliśmy jechać w odstępie tych 100 metrów i robiłem trochę jako nawigacja, ale motywowało mnie to, że cały czas widziałem ją w lusterku i jak mi się oddalała, no to wiedziałem, że jest dobrze, że tempo trzymam dobre. Wiadomo, jak się zbliżała, to już było gorzej. Ale dojechaliśmy we dwoje do końca. Fajną motywacją dla mnie było na ostatnich kilometrach, gdzie podjechała do mnie i mówi, no dawaj trochę tam ciśnij mocniej, bo nas dyskwalifikują jak będziemy jechali tak blisko siebie. No i ja już wtedy miałem taką bombę niezłą, bo nie dość, że nie mogłem jeść, to coś tam piłem, ten izotonik. I zapewne już widzieliście, że nie wziąłem okularów. Wziąłem okulary jakieś takie samochodowe, bo takie w tym momencie miałem w aucie. I przyczyniło się to do tego, że strasznie spuchły mi oczy. Postrzelały białka i pod koniec, jak już robiło się ciemno, to nie widziałem zbyt wiele w tych okularach. A ona gdzieś tam jeszcze mnie podkręciła i jakoś to szło. Także Małgorzato, dziękuję ci za motywację i towarzystwo w trakcie wyścigu solo open, bo można to tak nazwać, bo jechaliśmy osobno, a mimo to jechaliśmy razem. Trzeci, ostatni pit stop, 202 km. Jestem zmęczony. Był mały kryzys, ale jest ok. Właśnie sprawdziłem sobie, że jestem niby na pozycji 50.
Teraz kilka słów o tym, co mi się podobało na tym wyścigu i minusy, jakie zauważyłem i trochę kolą w oczy. Plusem na pewno będzie wyznaczenie trasy. Trasa bardzo fajna. Myślę, że każdy, kto zaczyna w ogóle swoją przygodę z jakimiś tam maratonami albo z długimi dystansami, jest to trasa bardzo fajna, bo nie jest trudna. Było tam kilka takich podjazdów, ale to nie były jakieś ciężkie podjazdy do przeżycia. Wiadomo, jakość dróg tak ocenił na 80%, że było spoko. 20% to nie mamy wpływu na to, jak drogi nasze wyglądają. Ostatni odcinek, taki 30 km przed Parczewem, był tragiczny. Końcówka można było troszkę gdzieś tam przycisnąć, ale stan drogi był przez 20 chyba kilometrów. No, na szosę taki no, strasznie trudny, już robiło się ciemno. Wiadomo, kto był szybszy, to było mu łatwiej, a jak już robiło się ciemno, to nie było za fajnie. Plusem będzie ta rywalizacja. Co mi się bardzo podobało, to projekt medalu, który każdy uczestnik po ukończeniu dostał. Co więcej z takich plusów? No, w sumie to więcej nie widziałem. Co do minusów, no to już tak trochę powiedziałem o drogach, ale to nie mamy wpływu na to. Kurczę, no, jestem debiutantem, jeśli chodzi o wyścigi tego typu. Ogólnie o wyścigi rowerowe, szosowe czy ogólnie. Nie podobała mi się organizacja, bo jako debiutant czułem się naprawdę taki trochę zagubiony. Co mam na myśli? Początek i koniec wyścigu był na stadionie Mosiru w Parczewie. Fajna lokalizacja, tak, bo duża przestrzeń było, gdzie tam nawet postawić namiot, kto chciał. Wchodząc na przykład na teren Mosiru, trzeba było szukać, będąc powiedzmy pierwszy raz, trzeba było szukać miejsca, w którym można było odebrać te startówki. Nie było żadnych oznaczeń, jakichś strzałek, no wiecie, no takich małych, taki mały detal, który powiedziałby nam, tym, którzy są pierwszy raz, czy w ogóle debiutują w jakimkolwiek maratonie, czy w ogóle na tym wyścigu, żeby no dać jakiś taki sygnał, że no idźcie tam dostaniecie to, co chcecie. To mi się nie podobało. Nie podobało mi się też to, że jak już znalazłem ten punkt, dla mnie to było takie dziwne, bo dobra, jakoś tam sobie przystanąłem przy tym punkcie, który odpowiadał za 250, dostałem ten kwitek, żeby tam podpisać różne te swoje zgody i oświadczenia. Dostałem numerki, dostałem informację, że mam sobie wziąć siatkę i chodziło o jakiś tam ten pakiet startowy. No i tyle, żadnych informacji o tym, czy godziny się zmieniły startu, czy coś nowego, czy jakaś zmiana na trasie. No nie było czegoś takiego. Dla mnie to było właśnie takie dziwne. No tam dopytałem się, co i jak, kiedy mam być w ogóle po jakiś tam odbiór GPS-u, czy w ogóle kiedy ja mam tam się pojawić, godzinę, 2 godziny, 3 godziny, 5 minut przed startem. No takie informacje nie były od razu udzielane, a moim zdaniem takie rzeczy powinny być za każdym razem. Nieważne, czy ktoś już jest setny raz, pierwszy raz, czy 10 i zapomniał. Także to powinno być informowane za każdym razem, mimo wszystko, żeby nam było łatwiej. Nie byłem na spotkaniu integracyjnym ze względu trochę na brzuch. Z tego co wiem, nie było czego żałować. Kolejną sprawą, na drugi dzień, jak już ustaliłem dzień wcześniej, że mam być mniej więcej pół godziny przed, żeby odebrać ten GPS, też w sumie nie było żadnej informacji, gdzie można odebrać te GPS-y. Był balon z Olimpu, pod którym był stolik i osoby rozdawały pakiety startowe. No i taka też taka dziwna atmosfera, bo podchodzę sobie do namiotu. O, pani zerknęła sobie, o jaki mam numerek i dalej sobie gadała. Żadnego powodzenia, nic, taki po prostu, a jestem w pracy, dam panu GPS-a i dziękuję. No czułem taką
atmosferę trochę, no jakby wam to powiedzieć, taką no dobra, przyjechaliście, zróbcie sobie ten dystans i jedźcie do domu. No w takiej zasadzie ja to odczułem. Później już było trochę inaczej, wiadomo, jesteśmy w trasie, jesteśmy na tych punktach startowych i na tych punktach kontrolnych i jakoś to tam lepiej wyglądało. Nie podobało mi się to właśnie, jak dojeżdżamy do mety, przejeżdżam powiedzmy ten punkt, w którym był start, czyli zapewne GPS nam notuje to, że dojechaliśmy. Nikogo nie ma, trzeba znowu jechać do tego punktu, który znaleźliśmy dzień wcześniej, na tą halę, w której to dostawaliśmy pakiety startowe. Wchodzę sobie, w sumie znowu jestem pierwszy raz, tak? No i co? No domyśliłem się, zobaczyłem, że tam są jakieś rozłożone medale. Oddałem GPS, dostałem medal i do widzenia. I powiem wam szczerze, że no kurczę, no jakieś takie, no dla mnie, patrząc na to, jakie dystanse pokonujemy, tak? Czyli to nie jest jakiś dystans typu, nie wiem, zrobię pierwszą setkę, minie 4 godziny, czy nawet 5, bo robię to pierwszy raz i jest fajnie, coś tam. Tylko kurczę, to są dystanse ponad 300 km, czy w drugim wyścigu było 531. To ja jako uczestnik, kurczę, chciałbym poczuć na końcu jakąś taką motywację, podziękowanie. Kurczę, jakiś taki doping, że no dotarłem, a to tak sobie wchodzę, wziąłem medal, dziękuję. A, no mogłem sobie wziąć jakąś tam zupkę, no wiadomo, w moim przypadku to nie działa, bo nie zjadłem tej zupy. Ale takie, jesteśmy zdani sami na siebie, dobra, dostałeś medal, dziękuję, do widzenia. Była, jeśli chodzi o wyniki, była tablica z wynikami, można było sobie to gdzieś tam zobaczyć. I tyle, wchodzę na stronę. Wiadomo, że tego samego dnia, no może nie spodziewajmy się tego, że wyniki będą. Może gdzieś tam na drugi dzień, bo jeszcze trwał wyścig tej 500-ki, więc jest zrozumiałe. Ale mija 2 tygodnie i są wyniki z 500-ki, 250-ki nie ma. Dobra, da się to sprawdzić, ale trzeba gdzieś tam wchodzić dalej na stronę, która śledziła nasz GPS, gdzie tam ten ślad był pokazany. Ale wchodząc na stronę, no kurczę, no powiem, nie wiem, cioci z Ameryki, ciociu, patrz, brałem udział w wyścigu, wejdź sobie na stronę, zobacz wynik. A ciocia, no Paweł, no co ty mi tutaj ściemniasz, jak żadnych wyników nie było. Nie wiem, czy ty byłeś na tym wyścigu, czy nie, no. A powiedzmy, taka ciocia nie będzie w stanie rozkminić tego, że gdzieś tam na tej stronie od obsługi tego GPS-u można sprawdzić ten wynik, gdzie nawet znajomi, którym wysłałem linka tej strony, nie mogli sobie z tym poradzić. Także no tutaj są moje takie niefajne spostrzeżenia, które naprawdę no dużo by zmieniły, gdyby to trochę inaczej wyglądało. Może na innych wyścigach to wygląda inaczej, ale ja się wypowiadam na temat tego wyścigu, w którym uczestniczyłem, tak? Czyli w lubelskiej Vuelcie. Jeśli braliście uczestnictwo w tym wyścigu, czy w 250, czy w 500, piszcie w komentarzach wasze odczucia. Może jesteście już weteranami w tym wyścigu, napiszcie, jak było to w latach poprzednich. Nie wiem, może są inaczej traktowani zwycięzcy, tak? Czyli osoby, które przyjechały na samym początku i wygląda to trochę inaczej. Także fajnie by było, jakbyście napisali to w komentarzach, wasze odczucia i to może jak wyglądało w latach poprzednich. Także jestem ciekawy tego i czy też zauważyliście po prostu to, o czym ja teraz wspominam. Przypomniało mi się, że przydałoby się wspomnieć też trochę o tym, jak wyglądały punkty kontrolne w kwestii jedzenia. Na pewno była woda. W sumie mnie to tylko interesowało, bo jedzenie miałem swoje, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, bo po prostu no nie będę mówił o czymś,
czego nie używałem i czegoś mi tam brakowało, czy było za dużo, czy było ok, czy nie było ok. Największa rzecz, jaka mnie zirytowała, chodzi o kulturę naszych polskich kierowców. Byliśmy oznakowani, naklejki na rowerze z tyłu, z przodu, znaczy naklejki były wymagane na widelcu z obu stron, na kasku, przodu przed rowerem. Były numerki na plecach. I wyobraźcie sobie, że bardzo często i bardzo dużo razy byliśmy strąbieni. Już nie będę mówił o tym nawet, jak kierowcy wymijają rowery. To już jest, tak jak wspomniałem, temat na kolejny film. Ale chciałbym pozdrowić tego gościa, akurat to mi się nagrało, który jechał od jednego roweru do drugiego, czyli od jednego uczestnika do drugiego uczestnika, i kazał nam zjechać na ścieżkę rowerową. Ja wiem, że kierowca może sobie pomyśleć, że a kurde, no przecież on ma ścieżkę rowerową do tego, żeby poruszać się na rowerze. Ale pierwsza kwestia jest taka. Ścieżka, jak zobaczycie na filmie, była fajnie oddalona od drogi, ale nie wiem, czy to będzie widać. W ogóle nie była posprzątana. Wyglądała no tragicznie, była cała w kamykach, bo ona była w polu. Więc nie wiem, czy jest bezpiecznie jechać po drodze dla rowerzysty szosowego i ogólnie, niż po prostu, męczenia się jechać po takiej ścieżce rowerowej, nawet dla zwykłego rowerzysty, co mówiąc, dla rowerzysty szosowego, który na takich kamykach w cudzysłowie może się zabić. A przykład tego mamy chyba już będzie 2 lata temu na Tour de Pologne. Kolarz, który natrafił na wystający z jezdni znaczek odblask, tak? I no i zabił się, tak? Więc my, rowerzyści szosowi i ogólnie, no kurczę, no nie powinniśmy jeździć po takich drogach. Ktoś powinien tym zarządzać i po prostu te drogi co jakiś czas powinny być jakoś sprzątane. A mówię to mieszkając w 2 krajach, w jednym naszym sąsiednim, no i wiadomo, w Polsce. A jeszcze raz pozdrawiam tego pana, który z otwartą szybą krzyczał i kazał zjechać na ścieżkę rowerową. Na szczęście nie chciało mi się używać słów niecenzuralnych i po prostu wspomniałem temu panu, że jest wyścig, jakby tego nie widział. No chyba nie jeździmy na co dzień z numerkami na plecach i obklejeni w różnych punktach, które wymaga organizator. To pierwszą myślą, jaką miałem, kiedy odjechał mi ten kierowca, żeby podjechał do każdego uczestnika, a było nas ponad 300 osób, i po prostu to powiedział. Ciekawe, czy by mu się chciało. Tyle z takich kwestii, gdzie byłem bardzo zirytowany, bo już nie chodzi o to, że jest irytacja jazdą nas, rowerzystów szosowych, i nie tylko tym, że nie jeździmy po ścieżkach rowerowych, ale uwierzcie, że to akurat na zachodzie. Niestety jest inna kultura i po prostu ludzie chyba uczą się to na kursach nauki jazdy, jak postępować. W takich wypadkach mam tu na myśli wyprzedzanie rowerzysty, gdzie po prostu weźcie sobie, kierowcy, pod uwagę to, że to może być ktoś z waszej rodziny, a wy wyprzedzacie tego kogoś na żyletki. No, także tyle w tym temacie. Co mogę powiedzieć na koniec? Jestem bardzo zadowolony ogólnie z wyścigu, bo był to mój debiut. Zdobyłem medal. Zadedykowałem go ludziom, którzy zmagają się z moją chorobą, i w pewnym sensie, żeby ich też zmotywować do tego, żeby się nie zamykali w cudzysłowie w domach. Chciałbym podziękować na końcu Łukaszowi, mojemu fizjo, który ogarnął mnie przed wyścigiem, a jak śledzicie mój kanał, to wiecie, że przydarzyła mi się niefajna kontuzja i udało się to opanować. I potem się okazało jeszcze, że Achilles za nie mógł. No i za to, że też mnie poskładał po wyścigu, także jemu bardzo dziękuję za to. Dziękuję każdej osobie, która trzymała za mnie kciuki, że dojadę, przejadę i dam radę. Ale oczywiście też nie mogę zapomnieć o osobach, które
gdzieś tam sobie myślały, a przecież on nie da rady i on tego nie zrobi, także wam też dziękuję, bo myślę, że w sporcie bardziej motywuje doping ten hejterski niż ten, który ma czyste zamiary i ktoś za nas trzyma kciuki, ale mnie osobiście motywuje bardziej to, że ktoś mi dotknie i powie, że nie dam rady. Także wszystkim wam dziękuję. I tak, zapraszam was na strawę do klubu Szosami po Szosach, na social media typu Facebook, Instagram, żebyście mogli śledzić moje kolejne poczynania, a za bodajże 2 miesiące będzie kolejny wyścig. Dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli byliście uczestnikami tego wyścigu albo wcześniejszych edycji, piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Może obejrzy to organizator. Może nie tylko tego jednego wyścigu, ale innych też. I po prostu będzie to wyglądało trochę lepiej, bezpieczniej przede wszystkim. Mam nadzieję, że kolejny występ na WL-cie nie będzie jakoś zablokowany. Oczywiście mówię o swoim kolejnym starcie. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej! You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. You fade away.
Smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.